Gratulacje dla zespołu z Dąbrowy przede wszystkim. Co mogę na gorąco powiedzieć, bo jednak ten mecz chyba nas trenerów też kosztował sporą dawkę emocji. Znowu w grze naszego zespołu z Łodzi pojawiły się przestoje, chociażby w pierwszym secie, gdzie prowadzimy 16-14 i przegrywamy seta do 19, czyli przegrywamy fragment seta, o ile się jakoś bardzo nie mylę. 11, nie, no do 3. Bardzo, bardzo źle to wygląda. Da następne dwa sety, końcówki, znowu nie wytrzymujemy. Prowadzimy w miarę równorzędną grę, podobnie jak ma to miejsce w Łodzi, i pękamy w tych decydujących momentach. Musimy z tego wyciągnąć na pewno jeszcze wnioski, bo są jeszcze przed nami dwa mecze, a nie chcemy ich po prostu odbyć, tylko zagrać jak najlepiej. A wchodząc na boisko, po prostu musimy wiedzieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją i wyciągać z nich wnioski. Jeszcze raz gratulacje dla zespołu z Dąbrowy. Dziękuję.